w ramach wypowiedzenia brudne ręce i paskudne tchórzowskie dusze precz od polskich męczenników i ofiar, które walczyły, które złożyły swoje życie i oddali swoją krew w walce za ojczyznę, za wolę i suweren państwa. Są amerykański wybitny na cały świat polityk i duchowny kaznodziej. Kiedyś powiedział, że I have a dream. Tak samo i ja marzę, że kiedyś Polska zrozumie i normalni Polacy odrodzą się lub wyrosną jako nowe pokolenie nie z tym łachmańskim gumusem, który teraz obecny jak w wspólnocie, w społeczeństwie polskim, tak i w reszcie duszach, komórkach, krwi on siedzi jako mózg, który zawsze prowadzi do rozbioru byle jakiego, moralnego i reszta. To znaczy, że kiedy Polacy walczyły z ideą za suwerenność kraju, nie przeciw kogoś takiego samego jak i oni, z takim samym losem, nie przeciw swoich braciów, mam na uwadze Ukraińców lub Czechów, lub jeszcze kogoś, lub tych samych Niemców, chrześcijan, a za suwerenność swojego kraju, z Niemcami to oddzielny topik i to, co stosuje się ich walki i męczeństwa, i to, dlaczego oni walczyły, dlatego, żeby mniej było ofiar daremnych, a ci, którzy tchórze, bardziej polityczni, tchórze partii, którzy siedzieli i czekali, kiedy bohatery polskie pójdą na przednią linię fronta, jak ofiary rzucą się na śmierć z hasłami Bóg, honor, ojczyzna, a oni, szczury, dubalizny każdej władzy, odsiedzą się, będą siedzieć z tyłu, w tyłku i czekać, kiedy oni mogą zacząć swoje polityczne, bo byle bądź jakie, kłamstwo na tych ofiarach, które zginęły na przedniej linii fronta. Tak częściowo było i z Majdanem ukraińskim, i z dobrowolczymi batalionami, kiedy niektórzy partie ogłaszali, że oba popatrzcie, naszych 10 na tamtym tygodniu zginęło. Inna partia krzyczy, tak w 14 roku to było, dzięki Bogu teraz już milczą te paskudy, naszych 10, naszych 20, naszych 30, naszych setki zginęli. Tak, to nasza partia ugrupowania. I te szczury, które prowadzą tą partię, które podbijają forsę przez tą partię, przez tych męczenników ukraińskich, przez te hasła, oni nie idą na pierwszą linię fronta, oni tylko siedzą w tyłku i liczą forsę i krzyczą na mass media, że patrzcie, nasze zginęło tyle, bo patrzcie, my jacy, nam należą prawa jazdy polityczne, nam należy część koryta politycznego, czy za to ginęli na przedniej linii frontu Ukraińcy lub Polacy. Nie, właśnie, że nie za tych takich, a czy za tych takich szurów, jako szatany sutany, jak różne współpracowniki FSB moskiewskiego, kremlowskiego, który tylko daje, a tam już decydować Polakom, przyjmować to lub nie przyjmować. Oni mogą od łapówki odejść, powiedzieć sprzeć, szatan, pszoł, szatan. Ja nie chcę z tobą współpracować, ja znam ciebie. Natomiast oni mówią, nie, a może coś tam interesnego w tych łapówek, w tych pseudohasłach, na ofiarach, na polskich, wykorzystując polskich męczenników, ci szury, które wewnątrz serca polskie wcielone, żeby na męczeństwie polskim, wykorzystując tą świętość, walczyć przeciw Ukraińców i krzyczeć
milion 200 tysięcy, 100 tysięcy ofiar na Wołyniu, na przykład. A przez kogo te ofiary? Przez co te ofiary? Na przykład, gdyby i były tyle, chociaż historycznie od 20 tysięcy do 60 tysięcy waha się i ukraińskich 15 tysięcy i spalonych wszędzie przez Polaków, przez polskie jednostki 150 wiosek ukraińskich. Tam, gdzie mieszkało 15 tysięcy, w których już nie stało mieszkać tam. Tam, gdzie i granaty Polacy rzucali, bo to ż Polacy byli, to ż nie Marsjanie, rzucali w lochy, w piwnicy Ukraińców, tam, gdzie chowali się rodziny, dzieci, starcy i matki. Oni tam, puch, mięso. I krew. Ale odstąpili my. Gdyby wszyscy walczyły, ale nie przeciw jeden drugiego, takiego samego, przez jakieś tam tereny, przez jakieś tam kresy, a przez wspólnego wroga, z którym nie walczyli, kiedy ten wróg stał olbrzymym, po prostu strasznym, wielkim wrogiem. Jak niemiecki faszyzm hitlerowski, tak i komunistyczny, z którym mogła walczyć tylko, no, z komunistami mogła walczyć tylko faszystowcy, Germania, Niemcy, hitlerowcy. A reszta państw czekali i Monachium, po Monachium, i po ryskiemu w 20-jakimś tam roku, tam się Piłsudski podzielał, wam Ukraina, ta Ukraina, która też mając 80 milionów w 18 roku nie poszła walczyć przeciw bandy Murawiowa ateistycznej. Polacy walczyły, tak. I mieli jakiś spokój potem. I potem ten spokój też przetworzył się w pogardę. I zostali pokarani przez prawo sprawiedliwości od wszechmogącego. Gdy ty nie walczysz, ty giniesz i razem z tobą ginie twoja ludność. Tak mówili również niemieccy teutonskie ordery różne. Lub ty umrzesz jako wojownik na pole bitwy, lub ty poddajesz swoje dupę i razem z twoim tchórzowskim, wszystkim tym duszą, ręcami, rozumem, dupą, ginie twoja ludność, bo ona nikomu nie potrzebna. Ludność potrzebna przy względnej demokracji. Tak liczyli Polacy, tak liczyli Ukraińcy, kiedy myśleli, że ta taka względna komuniści, oni ż socjaliści, oni tam niby tam ziemię chrześcijanom, rolnikom i fabryki roboczym i reszta. Ale to, co oni były ateiści, to nikomu, to normalne ateiści, ну і мать їх так. І потім co? Potem głodomor. 10 milionów Ukraińców zmarło w głodomorze, nie walcząc, bo oni nie mogli walczyć. Również i polskie ofiary. A teraz ci paskudne świry, które biorą te ofiary i noszą się, tylko żeby, bo u nich przeszczepiona, to szczepionka taka paskudna, paskudstwo w krwi siedzi, żeby kłamać i tymi ofiarami walczyć przez FSB Rosji, przez Kreml, przez manipulacje, przez socjotechnikę, walczyć, po prostu zarabiać forsy kremlowskie, wykorzystując polskich męczenników i ofiar. Mam nadzieję, że I have a dream, że kiedyś to się kończy i będziemy szanować, jak Ukraińcy swoich ofiar, tak i Polacy swoich ofiar, którzy walczyli przeciw jednego ateistycznego, pogańskiego, paskudnego reżimu, który niższy, niższy i niższy tylko narody. I nie dawali nigdy tym reżimom znów powstać, znów zaistnieć. Zamiast tego znów targi, znów targowice, znów byli jaki bałagan i handel, baneriki, walczące powstanie warszawskie, dzieciaki, że nie ma było komu walczyć. Co robiła reszta Polski? Nie ma komu było walczyć. Wszyscy zapierdalali, wszyscy. Wszyscy zapierdalali, bo no, sensu nie ma walczyć. To siebie oddać na zagładę przez dwóch totalitarnych reżimów. Kogoś, przez kogo trzeba było wybierać.
Ну і зараз наперед кричуть, що нас зрадили, ну танці, нас так жучили, що вони там збудували французи лінію Машинота, і вони не пішли французи гинуть за польським, хоча сама та Польська теж не пішла гинуть сама за себе. По війні Другої світової 200 тисяч польських жовнежів відборних, які умів Вальчич, та позостали ще там на заході, бо нема сенсу було їм тратити, теж то все розуміє. Але де всі були? Вони були кожен на своєму місці, але де було Польська, коли віддяла, на яким вона місці географічним, так само, як і Україна. Вона, та Польська, Друга Речі Посполіта, не могла, не могла собі дозволити бути таком, як французики, такі пешоти, пенькноши, фільміки буржуйські, ружні. ПКБ на ружні паради, демонстрації, зеро озброєння, пілсудчики кшичун на ендеков, ендеков, ендеци кшичун на пілсудчиков, і потім нема маршалка Пілсудського, по 35-му року до 39-го року. Чим займувала ще та МДЦ? Тим самим і мами то, що мами. Замість того, щоб перестати використовувати політично і ОНРовцям, і бліком овцям меншинників польські, а робить свій край із самих себе, замість меншини, татуражі, курде, мащі. Ми там літаємо, ми всі бандерівці, ми тих німців всі. Але як була Польська слаба мілітарна, так вона і позостає ще під день дійсніше. І що з тих літань? Джавелін нема, тих нема. Іля Польська ма до оборони, так само, як і мала в 39-му році. І хто бенже за польські вальчив, тих пара тисяч американців, я перділя. Що за народ? Коли то ще конче? Коли та мантра облуди схизофренічної, забужені тих літаній, ейфоризма, через кого? Через тих офіар, які реально вальчили, які віддали своє життя за польське, щоб воно не тільки вольно було, вольно для таких ідіотів латвоверних, а других ідіотів пожитечних. Не за таком вольнощ вони вальчили, а за хонровим вольнощ. І не для того вони вальчили, щоб знівалять і подбіять в невольнощ. Іне сонщецькі колеги краї, такі самі, як і Польська, які повинні разом ставати проти загроження їх суверена, їх панствовоща. Замість того тільки ненависть, погарда, заклуцення співпраці, заклуцення спойноші, обуга, шмабуга, трибуга, чотирихбуга, народів і ще, ще. Так і балаган повинен скончити, що кидиш. Але кидить то кидиш на стомпі. Киди ейфорія, мечі, курди кибіці, політична валька. О, курди. Так за це гинили? Повстанці Варшави. За це згинули 96 польських патріотів? Для того, щоб бігали з банеріками і заробляли корито політичне, щоб, коли реальний враг на деджі, щоб то ж знов всіх позостач врагом запердалич, а єдностки знов бендом вальчич самі, самі насом. Отдаваємо своє життя і кров на передній лінії фронту. Поляці, нормальні поляці, повинні десь завість, десь випроваджити тих ідіотів, пожитечних, містити, і решта свінь, просто, які нон-стоп роблять польським, як у панства Сурена, не спульним, а тільки кшичем, нас зрадили, нас альянти жучили, нас того сього. Щоб тих вар'ятів десь вивезти. Вигулі з будь-яких сцен політичних, не зважаючи наружна там демократія, то не демократія. Випердоліч тих ідіотів пожитечних,
Вони самі хури, пердольненти. Вони не розуміють, що вони творять. Натомість поляці сітками, мільйонами починають так мислити, як і те. Бо вони, що, вони мають мільйони відзів. Оглядаємо телевізію. А телевізію приймуємо патерналістичні. Większość що поляків нестити, бо вони вибрали в своє время дві каденції Туска, бо куди і праві третя було би, якби Україна не віддала своє життя на Майдані. І зараз потім на передній лінії фронту, коли поляці перестали бачити Путіна, економічного, військового натиску. І нарешті вибрали ПІС. Вивіщ їх з будь-якої сцени політичної, з мас-медії. І зачнуть будувати у себе Швейцарії. Тиле. Всі до територіальної оборони. Кожен чоловік повинен бути бойовкажем, оборонцем свого краю. Суверена Річ Посполіта. Кожен чоловік. Дітка, старець. Хто як може. І тиле. Не треба вимислити, не треба ружних плакатів, банерів. Треба тільки зробити у себе Швейцарія і тиле.